gwiazdą tegorocznych Dni Kalet był zespół Wilki. Nową atrakcją darmowe kursy motorówką. Wielką niewiadomą lokalizacja imprezy. Po raz pierwszy święto miasta odbyło się poza miejskim stadionem. Wilki powstały prawie 30 lat temu i nadal cieszą się dużą popularnością. Nic dziwnego, że przyciągnęły pod scenę w Zielonej tłum fanów w różnym wieku. Przebój Baśka, który zespół zagrał po raz pierwszy w 2002 roku, na Dniach Kalet razem z Wilkami śpiewały nastolatki, ale i publika grubo po 40. Baśka miała fajny głos, jak powiedział Robert Gawliński, grupa po raz pierwszy zagrała w takim miejscu. Okazuje się, że Wilki nigdy wcześniej nie występowały w lesie. Tegoroczne Dni Kalet rozpoczęły się w piątek 31 maja i tradycyjnie trwały przez 3 dni. Pierwszych 20 edycji Święta Miasta odbyło się na stadionie w Kaletach. Teraz z powodu budowy toru rolkowego postanowiono przenieść je do Zielonej. Wypoczynkowy klimat tej urokliwej miejscowości udzielił się chyba wszystkim uczestnikom imprezy. Kto uznał, że ma już dosyć potraw z grilla i oglądania występów na scenie w ośrodku wypoczynkowym Zielona Sosna, spacerkiem udawał się na plażę, gdzie rozstawiono leżaki i parasole. Świętowanie toczyło się w wyluzowanej, chilloutowej atmosferze. Problem komunikacji z centrum Kalet rozwiązano za pomocą autobusów, z których mieszkańcy mogli korzystać bezpłatnie. Nie zabrakło także miejsc parkingowych. Nie było karuzel, ale za to bezpłatnie można było korzystać ze sprzętu wodnego oraz popływać motorówkami. Atrakcja, której do tej pory w okolicy nikt w czasie święta gminy nie proponował, cieszyła się niebywałym zainteresowaniem. Od 8 lat mocnym punktem programu Dni Kalet jest plenerowy maraton rock'n'rolla Swing Show Kalety. Tym razem najwyższe miejsce na podium wywalczyli Katarzyna Bodora i Adrian Kalus z Rock Time MDK Kalety. Przyjęło bardzo dużo dobrych par i wiedzieliśmy, że będzie ciężko. Staraliśmy się, daliśmy z siebie wszystko i to zaowocowało. Myślę, że plenerowy konkurs zwłaszcza jest o tyle charakterystyczny i nieobliczalny, że tutaj trzeba wziąć pod uwagę warunki pogodowe. Tańczymy o 19, jednak cały dzień za nami, tak? Wiadomo, że można być bardzo dobrą parą, ale jednak ten dzień nie będzie nasz i no niestety pomimo tego, że ćwiczymy, że gdzieś tam się staramy, nie zawsze może to wyjść, więc myślę, że nie można się niczego spodziewać. Cieszymy się bardzo. Zwycięzcy po blisko godzinie tańca, mimo ogromnego zmęczenia, nadal zaskakiwali publiczność elementami akrobatycznymi. My trenujemy bardzo dużo, to nam daje kondycję i staramy się nad tym pracować. Nie bierze się to też znikąd. Trenujemy 6 godzin w tygodniu, 2 razy po 3 godziny. Drugie miejsce zajęli Karina Bronder i Krystian Chmielosz, a trzecie Julia Swoboda i Daniel Ledwoń. Nagrodę publiczności zdobyła para Karina Szorec z Krakowa i Michał Woźnica z Tarnowskich Gór. Dni Kalet to okazja do pochwalenia się miejscowymi wykonawcami i docenienia ich pasji do tańca czy muzykowania. W Zielonej prezentowały się dzieci i młodzież, znane już nie tylko w powiecie tarnogórskim mażoretki Ines, kaletańska orkiestra Dęta. Zaśpiewał także tegoroczny jubilat Chór Sonata. Zaczęliśmy 25 lat temu z inicjatywy trzech rodzin. Państwa Mazur, państwa Kwiecińskich i mój ojciec ze mną, ponieważ bardzo lubimy śpiewać, postanowiliśmy reaktywować chór, który działał przed wojną. No i początkowo było to naprawdę kilku zwolenników śpiewania, jakieś 8-10 osób, a później przybywało, ale część ludzi się wykruszyło, albo zmarło, albo po prostu odchodzili, zmieniali pracę. Różnie to bywało. Teraz przeżywamy taki fajny, mocny moment, bo mamy sporo młodych ludzi. Mówiąc młodych, mam tutaj na myśli 50-60-latków, ale to są, jeżeli chodzi o takie chóry amatorskie, no raczej ludzie młodzi, także możemy sobie pozwolić na trochę powiększenie tego repertuaru. Jak szacują organizatorzy, w tegorocznych Dniach Kalet uczestniczyło więcej osób niż w jakiejkolwiek z poprzednich edycji. Można powiedzieć, że uczestników tutaj w Zielonej mamy więcej. Wiadomo, że tutaj jest wiele ośrodków wypoczynkowych. Wiadomo, że do Zielonej przyjeżdża wielu turystów z aglomeracji śląskiej. Także myślę, że we wszystkich tych wydarzeniach uczestniczyło więcej uczestników.
Podczas tegorocznych Dni Kalet zorganizowano regionalne obchody Dnia Dziecka, powiązane ze stuleciem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Jan Wiesiołek, prezes Śląskiego Oddziału Regionalnego TPD, dziękował osobom zaangażowanym w działalność towarzystwa, przyjaciołom i sympatykom. Podczas gali, która odbyła się w restauracji Gościnna, wręczono m.in. statuetki i odznaki Przyjaciel Dziecka. Życzę, by na drodze naszej wspólnej działalności, ale również i na drodze waszej, tej zawodowej i prywatnej, i tej naszej zawodowej i prywatnej, dane nam było spotykać ludzi życzliwych, szczerych, dobrych. Życzę wam, życzę nam, aby wszystkie problemy, jeżeli w ogóle takowe mamy, rozwiązywały się błyskawicznie. Żeby wszystkie nasze marzenia zawsze się spełniały. A uśmiech dziecka niech zawsze nam towarzyszy. Dziękuję bardzo. Kalety co roku odwiedzają w czasie święta miasta miłośnicy karawaningu. Podróżujemy tak zwanymi pojazdami autonomicznymi, które posiadają własne zasilanie, własną toaletę, spanie, kuchnię, no wszystko mamy, także jesteśmy samowystarczalni. Potrzebny nam jest tylko i wyłącznie plac, na którym się stanie, bezpiecznie powiedzmy. W kaletach spotykamy się już, ja myślę, że to jest może 10 raz, tak? Z uwagi na to, że są dni kalet, ponieważ burmistrz jest zaprzyjaźniony z naszym kolegą Jackiem Uliczką, który to organizuje, który to wszystko jakby ogarnia, scala to. No i jest przyjazny właśnie karawaningowcom. Wśród 30 załóg byli Hildegarda i Reinold Głogowscy z Radzionkowa, którzy karawaningiem zarazili swoje dzieci. W sumie podróżuje w ten sposób już trzecie pokolenie. Proszę pana, no jest to bardzo ciekawe. W ogóle organizacja tych spotkań jest tak piękna i w ogóle, żeby urozmaicona, że nas zachwycają i te występy, i te mażuretki w ogóle. Kalety są nie do poznania, naprawdę. Byłem kiedyś tutaj w kaletach, jeszcze jak papiernia była, jeszcze jak tego, bo tu bardzo dużo jestem zaprzyjaźniony z Boronowym, tam na Boronów żeśmy jeździli, no to tutaj były, rozumiesz, no ścieżki, a teraz są uliczki piękne, pomalowane, pasy, ścieżki rowerowe, przede wszystkim ścieżki rowerowe porobione są. Las uprzątnięty, w niektórych lasach to można widzieć, te drzewołomy, wszystko nieposprzątane, a tutaj jest tak wszystko elegancko wyczyszczone. Tutaj jest bardzo dużo zieleni. Po imprezie, która w tym roku była na pewno większym wyzwaniem organizacyjnym, przychodzi czas na podsumowania. Wspaniała rzecz, która tutaj się dzieje w kaletach. Należy sobie zdać z tego sprawę, że to nie jest najbogatsza gmina. Rozmawiając tutaj z panem burmistrzem Kandzią, pytam: panie burmistrzu, czego wy tu jeszcze nie macie? Oni tutaj naprawdę mają wszystko. Świetnie rozbudowaną tą bazę sportową, rekreacyjną. W ogóle gmina tu w zasadzie no, rekreacyjno-turystyczna. Przecież nie ma tutaj żadnego przemysłu. Jestem pełen podziwu dla inwencji, dla pracy, dla rzeczywiście świetnie rozumianej samorządności, którą tutaj pan burmistrz Kandzia prezentuje. Każdy znajdzie na dniach kalet jakiś moment, który go zainteresuje i będzie się świetnie bawił. To ja mieszkam bardzo blisko stadionu i dlatego co roku trochę odczuwam te dni kalet. Hałas, dużo młodzieży pod oknem, w różnym stanie. Tutaj jest świetne miejsce, z dala od mieszkańców. Nie ma takiego hałasu dla mieszkańca, takiej uciążliwości. Jestem pozytywnie zaskoczony i myślę, że moglibyśmy przez parę lat tą lokalizację utrzymać. Przede wszystkim cieszymy się z tego, że te dni przebiegły bezpiecznie, że bezpiecznie mieszkańcy, turyści przez te 3 dni mogli korzystać tutaj z uroku zielonej, mogli korzystać ze sprzętu wodnego, mogli korzystać z plaży, mogli uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych. Jako organizatorzy również byliśmy pełni obaw, bo wiadomo, że organizator ma przede wszystkim zawsze przed sobą odpowiedzialność za zorganizowane wydarzenie. Baliśmy się o to, o miejsca parkingowe, czy będzie wystarczająco miejsc parkingowych, ale myślę, że wszystko przebiegło zgodnie z planem. Oczywiście bardzo dużo zaangażowanych służb, nieproporcjonalnie więcej niż
do służb, które pracują przy organizacji Dni Kalety na Stadionie Miejskim. Więcej pracowników gospodarczych, więcej parkingowych, więcej osób do sprzątania obiektu, więcej policji, więcej strażaków. Także bardzo serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom, służbom, dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury Marianowi Lisieckiemu. Myślę, że te Dni Kalet możemy zaliczyć do udanych. Teraz na zakończenie tych 21 dni Kalet przyjdzie czas na jakieś przemyślenia jeszcze i podsumowanie tego, co było dobre, co było złe, jakie są niedociągnięcia. Na pewno z panem burmistrzem będziemy starali się poprawić jakość w przyszłym roku. Jeżeli będą jakieś głosy przeciwne temu, aby to miejsce zmienić, to będziemy walczyć na argumenty. Ja myślę, że to miejsce jest właściwym miejscem, bo to, co kalety pokazały podczas tego roku, a przede wszystkim dzięki pogodzie, która nas uraczyła, no to było coś wspaniałego. Impreza kosztowała około 130 tysięcy złotych. W koszt tej imprezy wchodzą wydatki, które poniosło miasto Kalety, które poniósł Miejski Dom Kultury i poniósł partner prywatny, czyli ośrodek Zielona Sosna. Natomiast około 20 tysięcy złotych pozyskaliśmy od sponsorów. Strategicznym sponsorem było Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach.